Witam moich słuchaczy. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Brodaczki w Częstochowie. No, w tej chwili przede mną właśnie na ekranie brodaczka na Tarninie. O tym odkryciu opowiem po chwili. W tej znajduje się w granicach administracyjnych Częstochowy na południe od góry Ossona, na skraju Czyżni, pośród tarnin. Tarniny tutaj nawet są już uschnięte, ale pokryte są epifitami. I tutaj 4 lata temu ja znalazłem brodaczkę. W związku z tym zgłosiłem to odkrycie na uczelnię do lichenolog. No i pani Agnieszka wspólnie to potwierdziła, zobaczyła i napisaliśmy artykuł do kwartalnika Chronimy Przyrodę Ojczystą, wydawano przez Polską Akademię Nauk. Ja tutaj odszukałem 4 osobniki takiej brodaczki, Usnea Hirta, ale w tej chwili przetrwała tylko jedna. Ona była mała, 4 lata temu, miała tylko plechę szerokości 3 cm, teraz jest o wiele większa. Jedna przetrwała. Z obserwacji wynika, że z porostów używają ptaki na budowę gniazd. Głównie raniuszki i piegrze. Być może, że tutaj oberwały ptaki. Ale wydaje mi się też, że susza w zeszłym roku i 2 lata temu dała się we znaki. Niestety te epifity nie przetrwały. Tutaj obok, dlaczego to jest takie ważne odkrycie? Dlatego, że brodaczki występują tylko na starych drzewach, w puszczach i w górach. Do tej pory nikt nie wykazał występowania brodaczek na Tarninie. Nisko, tu jest na wysokości 1 metra, a odkryłem też brodaczki na wysokości 30-40 cm. A więc to jest osobliwe odkrycie, a czyżnie warte są do obserwacji, do badania. Tutaj mam jeszcze inne też epifity. To jest Evernia pinastri, a więc dosyć duża plecha. Tutaj też Evernia pinastri, troszkę przesuszona. I tu może uda się pokazać, jak to jest. O, piękny cierń tarniny i to jest osobliwość. Piękną nazwę łacińską ma, pseudo Evernia furfuracea. Niezwykły grzyb zawieszony, grzyb lichenizowany, tak zwany. Jeszcze jest tutaj drugi, bo ja tutaj mam pewne zbiory. Tutaj z kilku metrów je odszukałem i tutaj wyeksponowałem. To jest też pseudo Evernia furfuracea. Rzadki epifit, na tarninach występuje w miarę często. To znaczy w czyżniach, w takich czyżniach, gdzie tarnina jest pokryta epifitami. I jeszcze tutaj jest następna osobliwość. Na gałązkach tarniny żółty epifit, taki zagęszczony, złotinka jaskrawa. Też bardzo rzadko występuje, ale można u dołu czyżni znaleźć. A więc wracam do tego największego odkrycia i zachęcam biologów, lichenologów do penetracji czyżni na jurajskich wzgórzach. A nuż ktoś odszuka brodaczkę. Pozdrawiam.